106 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości u pomnika poległym za wolność 1914-1920, przy pomniku poświęconym pamięci 259 synom ziemi bocheńskiej, którzy polegli na frontach I wojny światowej, polegli w Bitwie Warszawskiej i innych walkach o odzyskanie niepodległości, stajemy, aby przywołać tamte dzieje, aby przywołać te losy ojczyzny, historii naszej ojczyzny, które doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Wspominamy ojców niepodległości, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, wszystkich tych, którzy doprowadzili do naszej niepodległości, chociaż pochodzili z różnych części zaborów, reprezentowali różne organizacje polityczne i różne światopoglądy, ale łączyła ich miłość do niepodległej. To jest dla nas wskaźnik do tego, jak powinniśmy działać, jak powinniśmy na co dzień żyć, jakimi wartościami się kierować, szczególnie w sytuacji naszych czasów, gdy wojna za wschodnią granicą od blisko 3 lat, gdy niepokoje na świecie, gdy wojna hybrydowa z Białorusią, gdy inne niedobre, niepokojące fakty wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa. Właśnie poczucie bezpieczeństwa, a więc wartość, o której wszyscy teraz mówimy, o bezpieczeństwie, o którym rozmawiają Polacy przy rodzinnym stole, ale również w różnych środowiskach, także politycy. Co robimy, aby naszą wolność, naszą niepodległość chronić i bronić? Rząd polski od kilku miesięcy bardzo intensywnie działa, aby wzmocnić polskie bezpieczeństwo. Budżet państwa polskiego na 2025 rok i rekordowa w historii kwota na armię 187 miliardów złotych, blisko 5% polskiego PKB. Wzmocnienie polskiej armii, zakupy uzbrojenia, wzmocnienie wyposażenia żołnierza polskiego to są fakty, które mają zwiększyć bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. To jest realizacja zadań i programu przygotowanego przez ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To również uchwalona 3 dni temu ustawa o ochronie cywilnej i obronie ludności, która ma wzmocnić bezpieczeństwo Polaków, przygotować Polaków na różne trudne sytuacje. To również zgłoszona przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego propozycja, projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. To są elementy wprowadzenia do polskiego życia takich mechanizmów, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski. Wychowanie patriotyczne to nasz wspólny obowiązek. Cieszę się i dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj w Bochni, na terenie powiatu bocheńskiego włączają te elementy wychowania patriotycznego do codziennego życia. To są klasy mundurowe w szkołach kierowanych przez starostwo powiatowe. To jest klasa cyberbezpieczeństwo, która od 4 lat funkcjonuje w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bochni, która powstała dzięki również mojemu zaangażowaniu. Bardzo się cieszę, że się rozwija ten projekt. To są różne formy przejawu patriotycznych czynów realizowane przez bocheńskie organizacje, przez Stowarzyszenie Bochniaków Miłośników Ziemi Bocheńskiej, przez Bocheńskie Muzeum, przez organizacje społeczne. Dziękuję wszystkim tym, którzy dbają o rozwój młodego pokolenia, którzy pokazują, jak ważna jest historia, patriotyzm na co dzień. Państwu licznie zgromadzonym życzę, aby to święto 11 listopada było dla was źródłem osobistej satysfakcji i refleksją nad losami naszej ojczyzny. Wszystkiego dobrego, niech żyje Polska. Listopad to dla Polski niebezpieczna pora.
mówił w nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego wielki książę Konstanty, faktyczny namiestnik Królestwa Polskiego i naczelny wódz polskiej armii. To właśnie tej pamiętnej listopadowej nocy w 1830 roku armia polska wypowiedziała mu posłuszeństwo. Przez niemal rok stawiała opór potężnej armii rosyjskiej, często walcząc jak równy z równym. Dziś mało kto pamięta, że choć powstanie listopadowe zakończyło się klęską, miało dalekosiężne skutki. W rzeczywistości uratowało Belgów przed rosyjską interwencją i pozwoliło im stworzyć własne państwo. Coś, co Polakom nie było dane przez wiele dziesięcioleci. Aż nadszedł kolejny listopad, szary i ponury jak inne polskie listopady. Tym razem jednak rozświetliła go jutrzenka wolności. 88 lat po nocy listopadowej nad uśpionymi miastami, miasteczkami i wsiami w Polsce załopotały biało-czerwone proporce. Stało się to możliwe dzięki wojnie powszechnej za wolność ludów, o którą błagał Adam Mickiewicz w swojej litanii pielgrzymskiej. Konflikt ten, znany dziś jako I wojna światowa, doprowadził do tego, że dotychczasowi ciemiężyciele Polski zwrócili się przeciwko sobie. Było to jednak możliwe przede wszystkim dzięki postawie całego narodu polskiego, a zwłaszcza jego elit. Pomimo różnic potrafili oni wznieść się ponad podziały i jasno wyznaczyć cel – odbudowę Rzeczypospolitej. Niezależnie od poglądów, a często wbrew osobistym uprzedzeniom, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Jan Paderewski tak pokierowali polskimi sprawami, że nie tylko przyjaciele Polski, ale i niechętne nam rządy na wschodzie i zachodzie musiały uznać, że 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy jako niepodległe państwo. Była to Polska będąca spadkobierczynią I Rzeczpospolitej, tej wielkiej, przedrozbiorowej, z całym jej dziedzictwem, ale i przywarami. Zamieszkiwał ją dumny, pracowity i bitny naród, który potrafił jednoczyć się tylko w chwilach zagrożenia, a na co dzień kierował się postawą moja chata z kraja. Pokolenie II Rzeczypospolitej niosło w sobie doświadczenie zaborów, jednak mimo tej lekcji nie zdołało zapobiec tragedii września 1939 roku. Historia magistra vitae est. Nabycie wiedzy w niektórych dziedzinach bywa kosztowne, wymaga wysiłku i często drogich pomocy naukowych. W przypadku historii jest inaczej. Wystarczy z niej wyciągać wnioski, analizować występujące prawidłowości i związki przyczynowo-skutkowe. Czy jako naród odrobiliśmy dobrze lekcje w najnowszej historii? Co odpowiemy pokoleniom, które zapytają, w jakim stanie przekazujemy im dziedzictwo chrobrych, Jagiellonów, Sobieskich, Piłsudskich czy Wojtyłów? Czy obecna Polska to dla nas tylko miejsce zamieszkania, z którym mamy jedynie luźny związek emocjonalny, które zawsze można zmienić na lepsze? Czy odwrotnie, to nasze gniazdo, wielokrotne zmagane wichrami historii, niszczone przez zawistnych o jego wielkość sąsiadów, czasem z naszą pomocą, ale zawsze odbudowywane? Taki dzień jak dzisiaj służy właśnie niezbędnej w życiu każdego pojedynczego człowieka i całego narodu refleksji. Gdzie, na jakim etapie się znajdujemy? Prezydent Kennedy zasłynął z powiedzenia: nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. To pytanie jest również aktualne dla nas samorządowców. Ciąży na nas duża odpowiedzialność, aby dbać o miejsca ważne dla historii naszej małej ojczyzny.
Stoimy w miejscu niezwykle ważnym dla historii Boga. To tutaj witano królów. To tutaj handlowano solą, białym złotem, dzięki któremu rozkwitła stolica powiatu bocheńskiego. To tutaj dziś mieszkańcy spotykają się i to tutaj odbywają się takie jak dziś uroczystości. Pragnę serdecznie podziękować się byłemu burmistrzowi Bochni, panu Stefanowi Kolagińskiemu, za rewitalizację tego miejsca. Naszym zobowiązaniem jest dbanie o miejsca ważne dla naszej historii i tożsamości, aby mogły służyć następnym pokoleniom. Dziękuję za uwagę. Stoimy dzisiaj razem przy pomniku upamiętniających poległych w walce o naszą wolność, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Dzień szczególny, będący symbolem odrodzenia naszej ojczyzny po 123 latach zaborów. 11 listopada 1918 roku Polska na nowo pojawiła się na mapie świata, wywalczona determinacją i ofiarą wielu pokoleń. Bochnia ma w tej historii swoją wyjątkową kartę. To tutaj, podobnie jak w Tarnowie, tytułującym się jako pierwsze niepodległe, wolność zawitała już 31 października 1918 roku. Tego dnia nasi przodkowie podjęli zdecydowane działania, aby wyrwać się z kajdan zaborców i samodzielnie decydować o przyszłości swojej i kolejnych pokoleń. Kapitanowie Tadeusz Bursztyn i Jerzy Dobrodziecki odmówili posłuszeństwa austriackim dowódcom i poinformowali, że w mieście doszło do przewrotu. Jednocześnie konspiratorzy z Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczęli w mieście rozbrajanie austriackich żołnierzy i żandarmów, którzy nie stawiali oporu. Dziś, po ponad 100 lat później, wspominamy ten moment, wiedząc, że jesteśmy częścią tej pięknej historii. Stoimy tutaj dumnie wraz z żołnierzami 21 Batalionu Logistycznego z Rzeszowa, którego patronem jest właśnie generał Jerzy Kazimierz Dobrodziecki. Dzisiejsze święto to czas wdzięczności wobec tych, którzy przez wieki walczyli o wolność i suwerenność oraz tych, którzy ją umacniają i przekazują kolejnym pokoleniom. W tym roku, z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, w bocheńskich przedszkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano wiele wydarzeń rocznicowych. Uroczyste apele, wystawy i zawody sportowe to wszystko kształtuje młode pokolenie, budując w nim świadomość narodową oraz dumę z bycia Polakiem i mieszkańcem Bochni. Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie oraz wkład w budowanie narodowej świadomości wśród młodego pokolenia. To oni będą strażnikami wartości, które przekazali nam nasi przodkowie. Drodzy mieszkańcy, Narodowe Święto Niepodległości przypomina nam o wielkiej wartości wolności, o marzeniach, za które nasi przodkowie gotowi byli poświęcić swoje życie. Żyjąc w wolnej Polsce, mamy obowiązek pielęgnować tę wolność każdego dnia, dbając o jedność i szacunek wobec siebie. Czasem o Polsce i jej niezależności decydowały najważniejsze wydarzenia historyczne, ale na co dzień to my przez naszą wspólną pracę i wsparcie umacniamy ją w swoich działaniach. Niech dzisiejsze święto będzie okazją do refleksji nad naszym dziedzictwem. Niech będzie czasem radości z tego, że możemy tworzyć przyszłość Bochni i Polski jako obywatele wolnego kraju. Życzę nam wszystkim, abyśmy wzorem naszych przodków dbali o wolność, pielęgnowali narodowe wartości i przekazywali je kolejnym pokoleniom. Niech żyje wolna Polska!